Hej, siemano ludziska, ja jestem Mikros i witam was w kolejnym odcinku z Ark Survival Evolved, odcinek, w którym omówimy sobie patch V227, który wprowadzili nam twórcy właśnie wczoraj. Co ten patch wprowadza nam nowego? Dodaje nam dwie nowe struktury, którymi są, pierwszą strukturą, którą nam wprowadzili, jest kamienny kominek. Ja już wam go pokazuję, jak on tu mniej więcej wygląda. To jest mniej więcej coś takiego. Surowce mamy, także za chwilę go sobie wykonamy. W sumie może zaczniemy od razu od wykonania tego kamiennego kominka. Także potrzebujemy 400 kamienia chyba. 450 mamy, 120 łuda mamy. Tacza potrzebujemy. Mamy i jeszcze flint nam jest potrzebny, który jest... Powinien być gdzieś tutaj, jest. Mamy i flint. Także zróbmy sobie od razu ten kominek. Oczywiście co on nam daje? No oczywiście daje nam ciepło i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą nam daje ten kominek. O, trochę wysoki. Komin wystaje chyba na 4 poziomy, także przez strukturę on przenika, także nie ma się co bać, jeżeli chodzi o ten... o postawienie go, on sobie po prostu powinien przeniknąć przez ściany. Musi być, jak widzicie, musi być położony na ziemi, na fundamencie. Znaczy nie, na ziemi nie może być, musi być na fundamencie, na podłodze mi chodziło. Zobaczmy, czy on tu będzie równo z krawędzią. Mniej więcej, dobra. Połóżmy go sobie w ten sposób i mniej więcej on wygląda właśnie tak, no fajnie. Jeżeli ktoś nie ma żadnych modyfikacji zainstalowanych, co do, no, jakichś tu, które dodają nowe struktury, to jest naprawdę fajna rzecz. Wrzućmy mu sobie tutaj trochę drewna, zobaczmy jak on tutaj będzie się palił. Okej. Jak widzicie, dym leci z komina, także wygląda to całkiem fajnie. Można go sobie zawsze delikatnie wysunąć poza obrys budynku, wtedy będzie wystawał na zewnątrz. Fajnie, myślę, że to może wyglądać. No, fajny gadżet, aczkolwiek niepotrzebny. No, chociaż myślę, że jak ktoś się lubi budować właśnie na biomie zimowym, no to na pewno to jest must have, tak? Bo on daje ciepło, on daje dużo więcej ciepła niż ognisko, aczkolwiek nie można w nim nic gotować. Jak widzicie, on tylko po prostu przepala nam drewno na węgiel. I to by było tyle z jego funkcjonalności, oprócz oczywiście ogrzewania, o którym przed chwilą wspomniałem. Co nam jeszcze dodali nowego, moi drodzy? Dodali nam drewnianą klatkę, którą też sobie od razu zróbmy. Mamy tu jeszcze jakieś resztki drewna. Zobaczymy, jak ona w ogóle wygląda, bo sam jestem ciekaw. Ta drewniana klatka, do czego ona nam służy? Ona nam służy tylko i wyłącznie do tego, aby zamknąć w niej jakiegoś człowieka, moi drodzy. Co ja sobie z nią zrobię? Gdzie ja ją położę? Położę ją sobie może tutaj. Aj, wybaczcie. Dobra, postawmy ją sobie tutaj. Jak ona wygląda? Otwórzmy. No spoko, mieści się tutaj człowiek. Zobaczmy, jak to z zewnątrz wygląda. Może spojrzę się do góry, żeby było lepiej trochę widać. O. No ja akurat mam bardzo małą postać, także ja mam najmniejszą postać, jaką się dało zrobić. Także no wydaje mi się, że ta klatka trochę mała jest. Jak ktoś sobie zrobi jakiegoś wielkoluda, no to będzie mu łeb wystawał z tego. Ale spoko temat, tak? Można zamknąć kogoś, jakiegoś jeńca sobie tutaj sprawić i można go sobie zamknąć tutaj. Dosyć ciekawy temat na PvP. W sumie na PvE też można by było, gdy ktoś jest nieprzytomny, można go zaciągnąć i po prostu zamknąć w takiej klatce. To by było tyle, jeżeli chodzi o nowe struktury, które dodali. Co nam jeszcze pozmieniali? Kuźnia przemysłowa, czyli dokładnie tu oto ten wielkolud, może nam teraz przerabiać, jak to woli, bardzo szybko drewno na węgiel. Także to jest też fajny temat. Mam jakieś drewno przy sobie, na pewno mam. Zobaczmy sobie, odpalimy to. Oczywiście larczyk nam tutaj wyskoczył. No nie, no to jest naprawdę mega szybkie.
fajny temat, bo jeżeli potrzebujemy na szybko, to odpalamy sobie właśnie tą kuźnię i mamy od razu praktycznie. Co nam jeszcze tutaj, moi drodzy, zmienili? Kuchenka przemysłowa. Kolego, żebyś się nie męczył, to ja ci ułatwię życie, to znaczy już twoje nie życie. Tutaj się odbija słońce od tego metalu. Co nam tutaj zmienili? Zmienili nam tą kuchenkę przemysłową. Między innymi można podłączyć do niej rurę. Jak tutaj widzicie, ja już to zrobiłem poza odcinkiem, bo nie chciałem się tutaj męczyć z tym na odcinku, ponieważ jest to nadal trochę zbugowane, ale jak widzicie, jest już tutaj podłączona 1000 na 1000 wody, także zajebisty schemat, nie trzeba już nosić tutaj wody w słoikach, czy tam w tych manierkach, czy tam w bukłakach wody na wodę, nie trzeba tego nosić, wystarczy podłączyć sobie po prostu rurę tutaj do wody. Jak mówiłem, jest to delikatnie zbugowane, ja tutaj już próbowałem wcześniej to podłączyć, trochę mi nie wyszło. Rozwiązałem temat w ten sposób, bo można tutaj tą rurę podłączyć na dwa sposoby. Można ją pociągnąć w górę i można ją pociągnąć od razu na dole. Najlepiej pociągnąć ją tutaj na dole, bo ponieważ jak robimy to do góry, to jest zbugowane delikatnie i nie działa zbytnio. Także od razu podłączcie ją tutaj właśnie tą rurą poziomą. Ona będzie szła na poziomie ziemi właśnie i później możecie sobie dać do góry. No ja oczywiście tutaj do góry pociągnąłem, bo na początku podłączyłem ją do góry właśnie i to był mój błąd, nie dało się. Także powinno wam to w jakiś sposób zadziałać, trzeba trochę pokombinować, żeby to podłączyć, no ale jak dla mnie to jest bardzo przydatne, nie trzeba nosić tej wody, to było trochę uciążliwe, także fajny motyw. Czy ja jestem w stanie, nie mam tutaj, ale sobie nauczmy się, jestem ciekawy, czy też napełni nam tutaj te bukłaki i te inne nasze zbiorniczki na wodę, czy ono nam uzupełni wodę w tym, jak to tutaj wrzucę? Nie uzupełnia nam. Szkoda, mogłoby się też nabierać wodę z tego, no ale niestety to tak nie działa. No dobra, co nam jeszcze tutaj zmienili? Te catwalki, czyli takie kładki do chodzenia. Ja już wam zaraz tutaj pokażę, jak to wygląda, o co mi chodzi. Catwalki, czyli dokładnie o to mi chodzi. Nie da się już tego przyczepiać do skośnych dachów, bo wcześniej dało radę to po prostu przypiąć do tego skośnego dachu. Teraz już tego nie można robić, zlikwidowali to. Także zmiana niezbyt tam jakaś mocna, ale coś tam jednak zmienili. I tak, co tu jeszcze nam zmienili? Działka automatyczne, autotarety. Gdzie on jest? Autotaret. Może wpiszmy sobie tutaj wyszukiwarkę. Dokładnie. Autotarety i te działka Plant Species X, czyli te naturalne nasze działka, które sadzimy w tych naszych ogródeczkach, nie będą już atakowały oswajanych dinozaurów przez nas, bo wcześniej niestety tak robiły, gdy mieliśmy nieprzytomnego dinozaura, go oswajaliśmy, to działka potrafiły go sobie zaatakować i podobno potrafiły też przez Behemoth Gate'y atakować. Tego już też nie będzie, to zostało spatchowane, naprawione, także to jest fajny temat, na pewno nie stracimy przez głupi błąd gry tego dinozaura, którego oswajamy. No i to tak naprawdę, moi drodzy, chyba wszystko w tym odcinku by było. Być może niewiele zmian, ale myślę, że dosyć fajne. Ta klatka może być spoko tematem. Kominek też dosyć ciekawa sprawa. Nie jest to must have, ale jak ktoś lubi, to może mieć do dekoracji, czy tam właśnie do ocieplania chaty w zimowym biomie. Z klatką można się pobawić, można porobić trochę parę bajerów, można brać jeńców wojennych, także fajny schemacik. No i z tego, co wiem, powinien być w sumie dzisiaj w nocy prawdopodobnie kolejny patch, który tam jakiś event dodał, Winter Wonderland chyba ma się nazywać, czy coś takiego, także bądźcie tutaj na bieżąco, śledźcie mój kanał, bo na pewno jutro, jak tylko wejdzie ten patch, będę go nagrywał, będę go uploadował, także jak chcecie zobaczyć, to zapraszam was ponownie tutaj do mnie. I w tym odcinku to by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, że jeżeli wam się podobał, to zalajkujcie, zostawcie jakiś komentarz i jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Także do zobaczenia wszystkim, moi drodzy. Cześć!